Cześć, tu Michał, witam Was na moim kanale. Dziś przed Wami TIE Fighter. Pojazd ten budowałem w rekordowym czasie, czyli sam projekt około 1 dzień, budowa plus minus 2 godziny. W międzyczasie nagrywałem dla Was instrukcje z budowy, więc po tej recenzji będziecie mogli zobaczyć, jak to prezentuje się w praktyce i samodzielnie zbudować ten pojazd. Lista części będzie dostępna w opisie tego filmu. Także zachęcam, zapraszam, jeśli macie części i podoba Wam się taki projekt, to możecie go zbudować. Przejdźmy teraz do omówienia głównych szczegółów. Ilość części to 685. Klocki miałem dostępne praktycznie wszystkie. Kilka musiałem pożyczyć chwilowo z innego projektu. Niebawem zamówię brakujące elementy, żeby oddać temu, gdzie zebrałem. Skrzydła wykończyłem już praktycznie chyba w idealny sposób. Nie wiem, co tu więcej można by ulepszyć. Wszędzie, gdzie było to możliwe, dodałem płaskie tile. Z tej strony, od spodu, od wewnątrz również jest to wykończone wszędzie, gdzie się dało. Między innymi tu i tu są płaskie klocki rozmiaru 2x2, odwrócone tile. Łączenie skrzydła wykończyłem w ten sposób, dodałem tu takie skosy. Myślę, że wygląda to naprawdę nieźle. Chciałem uzyskać właśnie bardzo ciekawy i ładny efekt tego łączenia, tak jak to powinno prawidłowo wyglądać. W przypadku LEGO i zestawu 75211 jest to takie, no, moim zdaniem przeciętne. Druga strona, czy tył pojazdu prezentuje się tak. Widzimy charakterystyczny wylot oraz jakąś tam jakieś kredki wentylacyjne. Co mogę więcej powiedzieć? Jest do tego dedykowana podstawka, czyli wystarczy zamontować ją w ten sposób. Możemy nasz TIE Fighter postawić na podstawce, wtedy prezentuje się on znacznie lepiej na półce. Z przodu zamontowane są dwa działka, w środku tradycyjnie pilot, standardowa minifigurka, również z zestawu 75211, którego nie mam osobiście, ale kupiłem specjalnie do tego, do moich TIE Fighterów pilota. Środek pojazdu wykończony w każdym detalu, jest tu sporo ekranów. Wygodny fotel dla pilota. Z góry mniej więcej tak to wygląda. Tak jak mówiłem, recenzja będzie krótka, więc czas na małe podsumowanie. Jeśli projekt Wam się podoba, napiszcie w komentarzu, co o nim myślicie. Lajkujcie ten film. Za chwilę będzie instrukcja z budowy, także lista części będzie dostępna w opisie. Jeśli macie ochotę, możecie samodzielnie zbudować taki moc. Z kolejnych tematów również zastanawiam się nad innym, nowym mocem. Chciałbym tym razem zrobić coś znacznie większego na kilka tysięcy części. Mam jakieś tam aktualne dwa pomysły, czyli First Order AT-AT albo First Order Dreadnought. Nie wiem jeszcze, który wybiorę. Jeśli macie jakieś pomysły inne, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Również wszystkie sugestie będą mile widziane. Myślę, że to tyle, także przejdźmy do instrukcji. Ja się żegnam, dzięki za oglądanie, cześć. Thank you.
Dziękuję.